完了だな。もう動かないと思うが、まだ油断できないだろうか。Dobra, cześć wszystkim, znowu Pan 7, nasza ciągka Majui. Dobra, zamierzamy dzisiaj wejść w końcu do centrum filaru. Chyba już dzisiaj nam nic to nie przeszkodzi. O ile ta mapa już się nie zakończy, to przygotujcie się na dużo tekstu. やりきったって感じするね。素晴らしい充実感ね。今すぐにでも駆け出してあの扉を開きに行きたいわ。はい、これで扉まで行くことができますね。これで障害はなくなりました。やはり私たちは運命に愛されているのですね。 Czekajcie, jeszcze mapy nie wyczyściliśmy. これで任務完了になると良いですね。フィア様が争いから解放されるよう、マーズデリアを代表して願っております。うん、ありがとう。よし、扉まで一直線だ。 Dobra. Super. Tego chciałem, żeby mapa się nie skończyła. Dobra, szybko jeszcze ogarnijmy tutaj, co mamy. Tak, te aniołki będą nas denerwować. Dobra, idźmy do przodu. Tak, one nie podejdą. Podejdźmy my, ile jesteśmy w stanie. Dobra. I zaraz zobaczymy, co jest w środku. Nie jakoś ładnie zagrozić, nie do końca. Dobra, trudno. Dobra, jesteś w stanie go szybko zabić? Nie do końca. Dobra. Zgarnijmy ich tak szybko, jak jesteśmy w stanie. Zobaczymy jeszcze, co tam jest. Dobra, ty. Nadal chcę ich połapać. Skończy się to wszystko, wejdę w menu szkolenia i pokażę szefem, jak dużo będziemy mogli potrenować ludzi. Ty miałeś wziąć lepszą broń. No nie. Dobra. Ty weź broń do walki wręcz. Capture rope. Mam nadzieję, że jesteś w stanie ją złapać. Dobra. Tylko ty nam zostałaś? Tylko ty. Dobra. W takim razie... Czy jesteś w stanie ją złapać? Powinnaś być, bo ma mało HP-ków. Dobra. Jeszcze szybko zwiedźmy tutaj, co mamy. Ładnie. A co mamy tutaj? Nie wiem, zobaczymy.
Moment. Odpal leczenie. Nie możesz. Z jakiegoś powodu. A, już używałaś, okej. Dobra. Bo część z nich może być tymi. Część z nich może być mimikami. Boję się teraz na nich nadziać. Dobra, diet. Dobra, ciebie to nie boli. Dobra, jeszcze tak, jest 97%. Gdzieś coś pominęliśmy. Gdzieś jest jeszcze jakieś ukryte miejscówka. Akcesorium. Jest ten monokiel, tutaj jest monokiel. Będę musiał przeszukać jeszcze wszystko raz, bo... nie pozwolę, żebyśmy teraz tą lokację nie zbadali do końca. Dobra, czy to cię złapie? Może tak, zobaczmy. Dobra. Takim myślą. Cała masa różnych dziwnych mimików. Kost 49. Brakuje ci jednego punktu many. To łyknij sobie. A nie to. Chciałem ciebie podleczyć. Dobra. Gdzie mogliśmy coś pominąć? Może tutaj coś? Przejdźmy się tam szybko. I zobaczmy. Wszędzie tutaj szedł diet, tylko tutaj dieta nie było. A tędy szedł awaro, więc nigdzie tutaj nie powinniśmy nic mieć przeoczone. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Skill. Cyklon, szybko go rozwal. Nawet miał atak dystansowy. Się często nie zdarza u mimików. Uela Spellbook. Okej. Zobaczmy, to pewnie coś dla ciebie, co? Tak. Void. Będę musiał to zobaczyć. Ciekawie wygląda. Poza tym... no nie wiem. Kurczę, no wszędzie już byliśmy. Dobra, wydwaj. Czy ty miałeś technomanty włączonego? Miałeś. Włącz tak, pulsmil sobie. Weź... FS-y. No i cóż, i będziesz biegał dookoła i zobaczymy, może coś znajdziesz.
Dobra. Ewentualnie Avaro przejdzie się tędy, a Diet, nie wiem, wróci na początek lokacji i też się gdzieś poprzechodzi. Kurde, gdzieś tu musi być coś. Coś, co pominąłem. Może tutaj? Ty masz monokel, tak? Tak. Dobra, tak. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. No nie wiem. Przejdźmy jeszcze może kawałek trochę. Może tutaj? Nic nie ma. Tam nikogo nie było też. Nie, też nic nie ma. Dobra, mniejsza o to. Kończymy to. Może rzeczywiście tutaj coś jeszcze jest. Tak, blocked. Void. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś pola. Dobra, nieważne. Wchodzimy do środka i tyle. A nie zobaczyłem, czy była misja na skasowanie wszystkich tych portali. Jeżeli była, to może mi ją zadowolić, ale dobra, nieważne. Kontroli. Dobra, gdzieś coś jednak pominęliśmy. Trudno. Coś ciekawego. Ratio Steel 9. Wow. Teraz, kiedy potrzebuję. Divine Bones. Okej. Okay. Teraz, kiedy już teraz już nie potrzebuję Ratio Steel, ale gra zaczęła dropić. Dobra, nieważne. Bierzemy się za ważne rzeczy. Cokolwiek to jest, nie jest zadowolone, że mu właśnie wtargnęliśmy do biura. To jest stereotypowy finalny boss w JRPG. W każdym JRPG na końcu trzeba walczyć z czymś takim okropnym, takim wynaturzeniem gigantycznym. To jest stwierdzone naukowo.
jakiś elf jest w środku. Wygląda jak kryształ, w którym była fija zamknięta. どうやら我を忘れているようだ。どう見ても様子が正気じゃない。神器が狂っているということ。でも私たちの女神様は封じ込められていても神器に影響が及んでいないわ。一体どうしてこうなってしまったの？ Mafia ma coś więcej do powiedzenia. この神を解放するために行動しているのかどうか、まだ判断がついていません。慎重になるべきです。どういうこと？助けちゃダメ。おそらくこの神は、魔石の封印だけから逃れようとしているのではありません。兵器全体に、 規模から見ると、グアラクーナ城塞よりも強力な兵器のようだが、制御不可能だと思えるほど狂っている。この状態の兵器を外へ出せばどうなるかな、一目瞭然だ。
No, że on je zasilał. Thank you.
czekał parę set, jeżeli nie parę tysięcy lat, to może poczekać jeszcze trochę. Dobra, doszliśmy do centrum i w centrum znaleźliśmy gigantyczną broń. Gigantyczną broń, która zasila cały pilar i wszystkie potwory, które spotkaliśmy do tej pory. I w środku okazało się, że jest jakiś elf albo coś innego, uwięzione i nie może uciec. Jest zamknięte w krysztale, podobnie jak Fia, ale ten kryształ wydawał się skorumpowany, nie wiem jak to ująć innego słowa. W każdym razie to co było zamknięte w środku bardzo cierpiało i okazało się, że to jest bóstwo, które zasila tę całą broń. I to nie byle jakie bóstwo, tylko ojciec Fii. I Fii wróciły wszystkie wspomnienia na ten widok. I no cóż, na razie nie możemy nic więcej zrobić, nie wiemy czy dotknięcie Avaro, czy w jakikolwiek sposób mu pomoże, czy musimy znaleźć sposób, żeby go odłączyć od tej broni, żeby mu pomóc. Na razie się wycofaliśmy do fortecy, żeby przemyśleć, co z nim zrobić, żeby nie pogorszyć sprawy. Dużo rzeczy się nie zgadza w tej legendzie, jak odkrywamy.
No to masz chyba dużą i ciekawą historię do opowiedzenia.私フィアはうつつかみパライアの娘なの。ようやく自分の生まれが思い出せたよ。キユちゃんは今、神様の家族として暮らしてるんだよ。ごめんなさい。やっぱり文献に載っていたり、聞いたことがある神様の名前を聞くと、勝手に体が萎縮しちゃうんです。知名度は大事ってことだね。自分からもいいでしょうか。まず一つ確認したいのは、兵器に封じられていた神はパライアということで間違いはないでしょうか。それは間違いないよ。なるほど。それではフュージア教が聖地にて隠していたものは、あのパライア神の状態ということになるのですね。それは本当に真実なんだろうか。そこまで重要な人物であるなら、なぜ今までその存在を忘れられていたのだろうかと思ってしまったんだ。Chyba kościół Fiusi musiał też to ukryć. それこそ王国史に記されていてもおかしくない。フィアの名前や姿が後の世に伝わっている方が自然ではないか。私が眠ってから随分と長い年月が経ったみたいだからね。
私、娘ってことを大々的には公表してなかったし、お父様もあの状況のままずっと過ごしていたんだろうから、パライアって名前の庇護下にあった他の神様にもあんまり伝わってないんじゃないかな。パライア様は無事だ、パライア様は何ともないって示すためにいろんなことを隠したんだと思う。フィウシア神と同じような情報操作というわけか。アバロは神様のことでクードバーンさんが言ってたことは覚えてる？うん、それ統治しているはずの神様が実はいないって話。フィウシア様がこの世にいないなんて今でも信じられねえな。神様かもしれないけど、本当にいないわけじゃないと思ったんだ。そういうごまかすみたいな感じじゃなくてね、みんな実際にその存在を確かに感じてたと思うの。多分ピウシアってそのままお父様に繋がってる。だから全くの嘘ってわけじゃなくて、みんなはフィウシアを通してパライア様を感じていたんじゃないかな。だとするとパライアの別名と考えた方がいいのかしら。あ、うんうん、そう考えてもらえばわかりやすいね。神様がいなくなっちゃうのだけはみんなのためにも避けたかったんだよ。だからあの状態から治るまでは隠しておかないといけなかった。禁忌の存在、他国に知られれば討伐対象になります。神様と。Jeżeli naprawdę chcieli pomóc mu, Parei, bo powinni troszkę mniej się wkurzać, kiedy ktoś chce tam wejść do środka. Może liczyli na to, że sytuacja sama naprawi się z czasem? Po ilu tysiącach lat by stwierdzili już w końcu, że to nie działa? もそこが気になっていた。神器に不調をきたしている状態のまま神に力を捧げても後々まずいことになるだけではないのか。私が眠っちゃった後のことだから、あくまで想像になっちゃうんだけど、
力がたまれば神様はできることが多くなるし、他に方法もなかったんだと思う。なるほど。兵器に封じ込められた神を助ける方法は今の世でも確認されていません。外部からの助力で救う方法が分からず、神自身の回復を願うしかなかった。その方法として信仰を集めて力を貯めることで自力での救出を支えていったということですわね。そうなんだと思う。あんまりうまくは言ってないみたいだけど。Nie powinien coś, co powie ktoś, co paręset lat tam zajść do środka i sprawdzić, jak się sprawy mają? Zamietli bałagan pod łóżko i byli zadowoleni z sytuacji.私にみんなの力を貸してください。一緒にお父様を、パライア様を助けてください。アバロ、ありがとう。アバロ今も頑張る。神様のために頑張りたい。ティアさんの家族なら私たちの家族と一緒です。助けないと。イオルちゃん、ミユちゃん、ありがとう。私も大好きだよ。神様も苦しい。力入れすぎですよ。神を救う一介の剣士として、これほど意義のある身の捧げ方は他にない。故郷を出て剣を振るう意味を探しながらインフルース王国へたどり着いた。私はこの地で学んだ剣術に答えを出せるだろう。より多くを守るために、うつつかみパライアをお救いしよう。
Bycie rycerzem to znaczy walczenie z 10-metrowymi potworami. Masz rację. Nic innego nie można oznaczać bycie rycerzem. Przypnij sobie nalepkę na głowie czy coś. Pomogłam ocalić bóstwo. ありがとう。みんな家族だよ。これだけの付き合いだ。嬢ちゃんが長年叶えたかった思いに答えないわけにはいかねえよな。ヒユシア様のことは少し動揺しちまったが、事情が分かれば納得のだけ。 俺様たちが秘密を暴いたなら、その責任は取るべきだ。いいと。さすがアバロンのお師匠さんだね。素直じゃないところがそっくりだよ。ありがとう。なんだか感謝を素直に受け取りにくい言葉が挟んであったな、おい。 私はアバロ隊長のもの。主が意志を示すなら、それに従うわ。それにフィユシア様には、信徒として長らく世話になっていたもの、親族が亡くなり、時代に取り残されても、神はずっとそこにいてくれた。不義理な真似はできないわ。ぜひ協力させてちょうだい。 頑張ってくれるアバロを支えてあげてね。いい笑顔。 Nie wiem, czy nazwałbym to uśmiechem, ale okej, może. W świecie Rosaline to jest rzeczywiście uśmiech. 調査対象を討伐する必要がなくなるのならば、それに越したことはないです。マーズテリアを代表して、私も神教の三路の問題解決に。 最後まで付き合いましょう。微力ながらお手伝いします。ミクシオーナさん、心強いよ。ありがとう。アライア様を救うことは No już wszyscy skończyli gadać, obowiązkowa rundka. Yes.
Jej, wszyscy zrobili piątkę, czy jak to się nazywa? Dobra, to jeszcze nie koniec historii. Momencik, nic się nie blokowało, oczywiście. Zanim jeszcze to zakończymy... Czy możemy w końcu skończyć sagę aniołków? Endemi Human... Czemu by nie? Konstrukt, kondycja, plus 4, czemu by nie? No właśnie. Aniołki. 3, 4, 5. Dobra. To ty... Ciebie wszystkie. Czemu by nie? Aniołki. Raz, dwa. Ty też powinnaś mieć aniołki, tak? Cztery. A, nie starczy. Jeszcze trochę nam zabraknie. No cóż, trudno. Ty jesteś prawie wymaksowany. 51 wytrzymałości, 50 odporności. Ładne masz staty. Przydałby ci się jeszcze double action i zwiększony ruch. O, jeszcze trochę HP możemy ci podnieść. Co jeszcze? Helion? O, Helionów ci brakuje, to muszę nałapać. A poza tym... prawie jesteś wymaksowany. Wiecie co? W międzyczasie pewnie zrobię coś, żeby wymaksować you niebieskiego chłopczyka i może zrobimy tak jak powiedziałem, że damy mu wszystkie upgrade'y nasze i zrobimy z niego potwora. Będzie ciekawe. Dobra, ale to jeszcze nie koniec. Fia ma nam jeszcze drugie dno historii do opowiedzenia.
それは本当なのでしょうか。フィウシア様が実はパライア様で、そしてフィアちゃんはその娘だって。さすがにすぐに信じられる内容じゃないよな。みんなすぐに説明できなくてごめんね。でもこれは実際に見てきたことで、決して嘘じゃないの。私の記憶については信憑性がないかもしれない。だけど信じてほしい。パライア様が困っていて、私たちはそれを助けたいと思ってること。なあ、いや、最初から思い出せないって言ってたもんな。そりゃ説明なんかできなくても仕方ないと思うぜ。フィアちゃんを信じられないわけじゃない。むしろこの上なく信じてる方だ。何せここまで来てるくらいなんだからな。俺たちが驚いていたのは、フィウシア様のことですよね。ありがとう。いろいろ驚いたけれど、なんか納得できる部分もあったんだ。つまり俺たちは、この動く城塞はフィウシア様をお救いするためにここまで来たってことになるんだろう。そしてフィア殿を救うために行動することは、同時にフィウシア様をお救いすることにつながるのですね。なるほど、何の問題もないな。むしろ俺たちはフィウシア教徒の鏡ってわけだ。その通りだ。こりゃ燃えてきたぜ。俺たちがフィウシア様のお力になれるなんて光栄なことだ。やってくれてる。こうして俺たちに話したってことは、何かしてほしいことがあると思っていいんだよな。たちにできることなら何でもやる。もちろんだ。ずっと苦しんでいたフィウシア様をみんなで助けようぜ。
我ら留学騎士団は主に護衛に回る。私自身はフィア様について回るため現場統括は難しいが、しっかり役目を果たそう。はっ、お任せくださいませ。騎士の誇りを胸に必ずや民を守ります。私たち竜族は翼を持ち機動力に優れています。主に各陣営への伝令役として機能しましょう。まずはカルメルグ卿に連絡を取り、こちらの意思や目的を各所に伝聞してもらいます。フィウシア卿を担う竜族の誇りをパライア様をお救いすることで示すのです。Dobra. W końcu coś dostaliśmy do zrobienia. Dobra, myślałem, że będzie to rozmowa z Fio, okazało się, że nie, pomyliłem się. Dobra. Dwie z tych rzeczy już możemy zrobić od razu, bo mamy wszystko. Tutaj nam czegoś brakuje. Domyślam się, że będziemy musieli jeszcze coś poszukać. Mam jeszcze jedną lokację, której nie zwiedziliśmy, którą możemy zajrzeć. Do której możemy zajrzeć? A poza tym, no cóż, to jest już chyba nasze ostatnie zadanie. Chyba to zrobimy, to będzie koniec. Zobaczymy. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.